Fatalna sytuacja na Słowacji. Polska przyjmie chorych. Słowacki minister. Polska przyjmie chorych na COVID-19. Polska jest gotowa przyjąć 200 Słowaków chorych na COVID-19 i umieścić ich na oddziałach intensywnej terapii, poinformował wiceminister spraw zagranicznych tego kraju Martin Klus. Pomóc chcą im także Austria oraz Węgry. Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną rząd Słowacji w środę zdecydował się na uruchomienie Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, w ramach którego zaoferowano Bratysławie pomoc Polski, Austrii i ewentualnie Węgier. Przyjaciół poznaje się w potrzebie, czego żywym dowodem jest nasza regionalna solidarność i współpraca europejska. Dziękujemy Wam, przyjaciele, napisał Klus w mediach społecznościowych. Sprecyzował, że w związku z bardzo dużym przeciążeniem szpitali przede wszystkim potrzebna jest pomoc medyków. Minister obrony Słowacji Jaroslav Nad powiedział, że jego resort został poinformowany, iż przyjazdem na Słowację zainteresowanych jest kilkudziesięciu lekarzy z Austrii. Nad podkreślił, że na Słowacji nie brakuje lekarzy, ale potrzebne jest wsparcie ze strony specjalistów z oddziałów ratunkowych i specjalistycznych. Z kolei Martin Klus dodał, że również Węgry są gotowe przyjść Słowacji z pomocą w związku ze skalą pandemii koronawirusa w tym kraju, ale nie sprecyzował, na czym miałoby polegać wsparcie tego państwa. W szpitalach rekordowe liczby chorych. Ostatnie dane słowackiego Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w szpitalach przebywa rekordowa liczba pacjentów z COVID-19 i osób, u których podejrzewa się występowanie tej choroby 3886. COVID-19 zdiagnozowano u 3605 spośród tych osób. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 293 pacjentów. Kolejnych 328 oddycha przy pomocy respiratorów.